No witam, witam wszystkich koneserów patologii. Piątek, piątunio, jak wiadomo, po robocie. Widziałem na wykopie, jak ktoś wsadzał zdjęcia z ważenia. Ja to się zastanawiam, po jakiego, że tak powiem brzydko, chuja freakfighterzy muszą robić wagę. To nie jest walka o mistrzostwo. Oni nie są jakby przyzwyczajani do zbijania wagi, tak przynajmniej mi się wydaje. To raczej jakby sportowcy mają tutaj całe zaplecze, jak zbijają wagę. Freakfighterzy natomiast mają tylko robić show. Tutaj z miniaturki pana Fabiańskiego wrzuciłem. Pan Fabiański robi eleganckie show. Rola Abodzo odegrana 12 na 10. Ludzie w końcu poczuli te lata 2018-2020, oglądając konferencję. Szeliga też zrobił robotę, ale to będzie oddzielny temat. Postaram się jeszcze przed samą galą wrzucić odświeżoną sylwetkę Szeligi. Tam już się tyle nazbierało. Także już teraz zapraszam. Natomiast nie kumam robienia tej wagi. Ja widziałem tam jeszcze filmik, jak ten Marcoń potykał się o własne nogi. Przecież to od razu widać, że ci przeciwnicy, co tak strasznie walczą o to, żeby wagę zrobili, po pierwsze to jest totalnie bezsensowne, oni wszyscy ćwiczą albo wcale nie ćwiczą, że tak powiem. Ćwiczą tam może parę miesięcy raptem, jakby to łącznie zliczyć, bo oni cały czas tylko na melanży chodzą. Po co oni robią jakieś wagi? Ja tego nie kumam. Znaczy, ja to widzę tak, że oni po prostu ma to siąść im na psychice. To ma później się odbić na walce. Dlatego życzę panu Fabiańskiemu, żeby rozpierdolił tego zakompleksionego karpia z Mielicza. Ja się dziwię, że nikt się w ogóle nie przypierdala o to na konferencję, że Filipka stary jest policjantem albo był policjantem. To jest kurwa dla mnie mega misterium. No cóż, być może w następnych jakichś tam galach odniosą się do tego. Ja też jestem z małej miejscowości, ale kurwa tyle kompleksów co Filipek to ja nie mam. Może dlatego, bo ja nie mam 1,50 m w kapeluszu. Chłop chuja dymi na konferencjach, pierdoli jakieś głupoty, kurwa. A próbuje odwrócić kota ogonem, że ktoś tam inny bierze pieniądze i chuja robi. Naprawdę. Całe PZGNW kibicuje Fabiańskiemu. Prezes życzy powodzenia. I co by się nie stało, i tak jest wygranym w oczach swoich widzów, fanów. Bo tu chodzi o to, żeby robić show, a nie takie gówno. Także pozdrawiam z Choroszczy Hrabia. Elo.